Witam w poradniku do gry Grandet. W tym odcinku powiem Wam co nieco gdzie tworzyć swoją bazę. Jak macie tutaj mapę, my zaczynamy, tu jest ta walizka, z której zaczynamy. Tu wszędzie jest teren zalesiony. Jeżeli zaczniecie sobie gdzieś rozbudowywać bazę w tych miejscach, to będziecie mieć problem taki, że w późniejszym czasie potwory będą mogły Was atakować z każdej strony i nie będziecie wiedzieć gdzie. Najlepiej jest więc wybudować bazę gdzieś albo u góry, albo na wodzie, albo na wybrzeżu, albo na jakimś drzewie, tak żebyście mieli tak jakby naturalny punkt, naturalny punkt obrony. Jednakże wszystko ma swoje plusy i minusy. Jeżeli wybudujecie bazę wysoko, na przykład na tych palikach tutaj co są, zaraz Wam pokażę, tutaj idą takie paliki. Można na nich też bazę wybudować. One są trochę za wąskie jak dla mnie na bazę i będziecie musieli po prostu tą bazę wzdłuż tych palików budować. Da się owszem i jesteście tak powiedzmy z dołu chronieni, jednakże w późniejszym czasie gry będą Was atakować też potwory latające oraz takie plujące, takie jakby strzelające, nie? Więc mając bazę u góry będziecie musieli zawsze schodzić na dół i nie będziecie mieć obrony dla swojej jakby postaci. Ewentualnie wiadomo, możecie strzelać z tych działek, które można tutaj zrobić żołędne, aczkolwiek nie zawsze jesteście w stanie dobrze nimi strzelać, no bo wiadomo, jak potwór podejdzie zbyt blisko, no to na sam dół o tak średnio będziecie w stanie celować. Najlepszym więc sposobem na budowanie bazy jest zrobienie tej bazy tuż przy wodzie. Dlaczego tuż przy wodzie, już Wam tłumaczę. Popatrzcie się, ja tutaj mam bazę, tylko ja zrobiłem na przykład tą bazę zbyt blisko drzewa, dlatego że optymalne miejsce byłoby tutaj na tym kamieniu, albo na przykład wykorzystać tą doniczkę jako naturalne źródło ochrony i na przykład w tej doniczce, przy tej doniczce gdzieś zrobić. Ale wydaje mi się, że ten kamień tutaj... Dwa kamienie obok, ten kamień jest idealny do obrony, dlatego że jak tutaj wybudujecie, będziecie mogli sobie ściąć ten las tych koniczyn, będziecie mieć idealną obronę w kierunku lądu. Ja tutaj na przykład mam wzgórze, jak robale atakują, to one tutaj podchodzą i ja ich tak dokładnie nie widzę, no bo jest to wzgórze i schodzą w dół. Mam troszkę podobny problem, jakbym miał bazę na jakiejś górce. No bo robale podchodzą zbyt, tak jakby, no nie za szybko, zobaczcie, jak tutaj podejdę, to nie za szybko widzę te robale. Widzicie, bo jest górka. Gdyby nie było tutaj tej górki, to mógłbym jakby na dalszą odległość strzelać, a tak to robale idą tak, tak i ta górka mi zasłania i zanim je zobaczę, to one dojdą tutaj. Więc jednym z najlepszych miejsc do budowania bazy jest właściwie ten kamień, tutaj koło tej puszki. Gdybym teraz budował bazę, to bym sobie wybudował bazę właśnie w tym, przy tym kamieniu. Teraz muszę rozwalić tego... Muszę temu komarowi pokazać, gdzie raki zimują. Dobra. Więc najbardziej optymalnym miejscem jest właśnie ten kamień. Tutaj. On ma fajne miejsce, bo tutaj z boku, zobaczcie, jest lekkie podwyższenie. Tutaj jak wytniecie sobie ten las... Tutaj wytniecie sobie ten las tych koniczyn, będziecie mieć po prostu idealny widok na potwory. No i wiadomo, będziecie na podwyższeniu, więc będziecie widzieć wyżej, będziecie mieć powiedzmy na tej wysokości tutaj taki balkonik do obrony. A jak będziecie mieć w ogóle jeszcze, dajmy na to, te żołędne działka, no to będziecie mieć ich na przykład tam na drugim piętrze wysokości, będziecie bardzo, bardzo daleko widzieć, jak potwory do Was idą, aż do tych kwiatków bez problemu, a potwory zawsze będą szły od tamtej strony lądu. Dlaczego potwory, jak ma się bazę, idą od tamtej strony lądu? Ano dlatego, że gdyby szły od strony wody, no to wiadomo, no, chodzące od strony wody Was nie podejdą, to po pierwsze. Po drugie, latające też nie idą od strony wody, nie ma takiej możliwości, zawsze od strony lądu wszystkie atakują, bo gdyby latające szły od strony wody, to byście tymi działkami macie takie tam pociski uziemiające tak zwane, no po prostu byście je uziemiali i wpadałyby do wody, by od razu ginęły. Nie byłoby to najmniejszego sensu, dlatego twórcy zrobili tak, że będą wszystkie Was stwory atakować po prostu z tamtej strony. Dzięki temu, że macie po prostu bazę tu, w tym miejscu, zawsze atak będzie z tej strony na bazę. Co Wam to daje? Daje Wam to możliwość, zobaczcie, ja tutaj na przykład nie budowałem... Aha, dobra, sekundę, muszę się napić.
nice and clean. Zobaczcie, ja tutaj na przykład nawet nie budowałem grzybowej ani nic obrony z tej strony, tu mam wejście do bazy, a tylko z tej strony buduję sobie co jakiś czas mocniejszą obronę. Na początku wystarczy, że zrobicie sobie na przykład nawet z samej trawy, bo na początku to długi, długi czas, zanim będą was atakować jakieś stwory, to troszkę minie, ale zobaczcie, tak jak tutaj staniemy, mam potrójną linię obrony, mam wzmocnioną ścianę, potem mam palisadę, a potem mam ścianę grzybową. Zazwyczaj jak mnie teraz atakują, i to dość mocne już stwory, tak, to zazwyczaj nie są w stanie zniszczyć mi więcej niż jedną, dwie ścianki, max. Czasami, no czasami nawet żadnej nie zniszczą, mimo że to są dość mocne już stwory, co mnie atakują. Dlatego, że one tutaj atakują w linii, o, idąc tak. Więc po prostu robicie sobie taką obronę wokół bazy. Na początku, wiadomo, zrobicie sobie z samej trawy, potem możecie sobie podmienić na silniejsze, na przykład wzmocnione ściany, potem możecie zrobić właśnie palisadę, potem grzybową palisadę jeszcze dodać i tak dalej, dodatkowo możecie wzmocnić tą obronę tymi takimi kolczastymi... O! Nabiła mi się tutaj myszyca. Tymi takimi kolczastymi palikami. I ogółem jesteście w stanie wtedy łatwiej bronić bazy, bo wystarczy, że będziecie po prostu z jednej strony bronić bazy. Zobaczcie, na przykład z tamtej strony też nigdy mi się nie zdarzyło, żeby mnie zaatakował jakiś stwór. O, tutaj z tej. I tu mam tylko palisadę. Nawet nie budowałem grzybowej, bo tutaj nigdy nie zdarzyło się, żeby jakiś stwór atakował mnie na przykład z tej strony. Wszystkie stwory idą dokładnie z tej strony. No i to jest taki plus właśnie, że zbudujecie sobie właśnie tutaj na wybrzeżu, nazwijmy to, przy jeziorku. Jeżeli zbudujecie bazę we wgłąb lądu, to będą was ze wszystkich stron po pierwsze atakować, po drugie, no, będziecie mieć ciągle zalesione i będziecie mieć słabą widoczność. Kolejnym pomysłem jest też... Kolejnym pomysłem, dość dobrym, aczkolwiek trudnym w budowaniu, naprawdę wymagającym cierpliwości, jest zbudowanie bazy na drzewie, tutaj, przy tych grzybkach, ale i dookoła po prostu tego drzewa sobie rozbudować bazę, aczkolwiek, tak jak mówię, to jest taki pomysł dla osób tylko i wyłącznie, które mają sporo, naprawdę sporo cierpliwości i też będziecie mieć tam problem z obroną bazy, bo będziecie musieli latać dookoła. Jeszcze można zbudować bazę na, oczywiście, na wodzie. Na wodzie będziecie mieć o tyle plus, że lądowe stwory was właściwie nie będą atakować, bo się będą topić. Chociaż one skaczą, więc jak będziecie mieć bazę na przykład tutaj, no to one z tego kamienia będą próbować skakać tu. Oczywiście zrobicie sobie tutaj murek, nie doskoczą, jak zrobicie wystarczająco wysoki, ale później przyjdą latające, przyjdą plujące i też będziecie musieli z nimi walczyć i będzie problem, bo będzie trzeba tam wychodzić do góry i z nimi walczyć. Dlatego najbardziej optymalnym miejscem i najlepszym moim zdaniem do budowania bazy jest tamten kamień. Tak jak przejrzałem sobie wszystkie tamten kamień lub na przykład właśnie tutaj za doniczką następne te kamienie też są niezłe. Po prostu tutaj ten teren jest najlepszy do budowania bazy. Ewentualnie z tej strony ten teren, nie? Też możecie tutaj budować bazę. Bo tutaj, jeżeli chodzi o te kamienie tutaj wyżej, to wiadomo, tam jest dużo później się dochodzi i już się bazę gdzieś tam robi wcześniej. Więc optymalnym jest po prostu to wybrzeże, jest optymalnym miejscem na bazę i tutaj polecam wam bazę zrobić. Zwłaszcza, że też będziecie mieć dość blisko do dębowego laboratorium, a jak gracie, to wiecie, że tam trzeba dość często chodzić, a jak nie wiecie, no to już wiecie, że trzeba tam dość często chodzić, zwłaszcza przez pierwszą połowę gry. Więc też będziecie mieć po prostu to dębowe laboratorium blisko. No i to właściwie tyle. No i polecam... No aha, jeszcze jedno. No i po prostu ten, jak zbudować sobie na początku bazę, bo na samiutkim początku człowiek nie ma jeszcze tych wszystkich rozwiniętych możliwości. Po prostu jak ten kamień macie tutaj, obudujcie sobie go dookoła tego kamienia, obudujcie sobie go dookoła trawą. A na środku dajcie sobie ognisko i ten namiocik, a potem będziecie tu w tym miejscu mogli sobie budować spokojnie domek, tak jak ja na przykład to zrobiłem tam. I będziecie mogli potem zrobić sobie centrum komunikacyjne gdzieś na wodzie. Warto pomyśleć o centrum komunikacyjnym właśnie gdzieś na wodzie, tak jak tutaj będziecie mieć domek, no to możecie sobie zrobić przy tym kwiatku lub tutaj na tym, obojętne gdzie.
A dlaczego na wodzie? Dlatego, że dzięki temu unikniecie ataków w ogóle na ten, na centrum komunikacyjne, a sieci pajęcze są bardzo drogie, więc nie będziecie ryzykować zniszczeniem tych sieci pajęczych, że gdzieś tam tutaj, bo tutaj też jak atakują na przykład te plujące, to potrafią zniszczyć niektóre elementy domku, znaczy zniszczyć, podniszczyć, bo po prostu te ich ciosy po prostu przelecą nad murem i gdzieś tam trafią, nie? Nie jest to duże zniszczenie, nie są to zazwyczaj duże zniszczenia, ale mimo wszystko są, więc nie ma co ryzykować, że wam zniszczą na przykład CPK, centrum, centralny port komunikacyjny i lepiej sobie go wybudować właśnie troszkę w oddali od bazy, a jednocześnie mamy tutaj linkę, która nas łączy z tym portem. No i dobra, to tyle. Dzięki za uwagę i zapraszam do kolejnego odcinka, gdzie będę miał takich kilka trików dla was fajnych z tej gry. Pozdrawiam, hejo.